Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Witam bardzo, 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 bardzo serdecznie w filmie pod tytułem Rozwijam się, czyli moje inspiracje. W ogóle wszystko poza warsztatami na tym kanale to są inspiracje, nie? Ale dzisiaj inspiracje takie, wiecie, moje, nie? Czyli mój projekt, o tak chciałam to powiedzieć od początku. Nie ględząc za dużo. W moim projekcie dzisiejszym ma powstać ramka na zdjęcia dla nauczycielki. Mam już czekoladownik z jesiennej kolekcji, tej najnowszej Craft O'Clock, czyli Autumnaria. Natomiast w tym filmie sięgnęłam po tą starszą kolekcję z zeszłego roku, Autumn Beauty. I ja mam nadzieję, że to jest ta kolekcja, ponieważ wszystko miałam pomieszane i ja nie wiem, czy tutaj nie jest też część papierów od Alchemii. Mam nadzieję, że nie, ale że nie pomieszałam kolekcji. Znaczy, ja nie mam nic przeciwko papierom Alchemii. Nie, nie, nie. Tylko po prostu nie chciałabym powiedzieć, że to jest taka kolekcja, a kolekcja będzie zupełnie inna. Trochę dużo rzeczy się znajduje w dniu dzisiejszym na moim biurku. Ponieważ będzie i trochę mediów, ale tak niedużo, tam trochę farby czerwonej i żółtej, bo chciałabym uzyskać pomarańczowy kolor, taki dyniowy, no ale sama czerwona też mi się przyda. Będzie zielona mgiełka, będzie brązowa farba, będzie czarne gesso, oczywiście u mnie czarnego gessa zabraknąć nie może. Przygotowałam sobie pilniczek. Tutaj mam taki wielki karton. Teraz to ruszyłam całym telefonem, ale taki wielki karton, który po prostu, w którym mam jeszcze jakieś tam inne media, wodę i takie tam rzeczy. Więc na razie te farby poustawiam sobie tu u góry, chociaż od farb zaczniemy. Od farb i od gessa. No i tu mam jeszcze dwie kartki, z których będę wycinać też tło. No i teraz najważniejsza rzecz to jest ta ramka. Ta ramka to jest oczywiście kreatywna pracownia i ona się składa z bardzo, bardzo wielu elementów i ona ma być taka bardzo trójwymiarowa. I teraz tak to ma wyglądać. Tu jeszcze ma być ten wiecie, ludzie, no to przecież ogonek. Przez chwilę myślałam, że to też jest, że to jest gruszka. To jest oczywiście dynia, nie? Dobra. To jest ta część taka trójwymiarowa z przodu tej naszej ramki. Chciałam jeszcze raz znaleźć, wiecie, to od producenta, nie? To zdjęcie, no ale już, prawdaż, nie ma. O, jest. Czyli to jest ta część tutaj, ta taka trójwymiarowa. Natomiast ta ramka wygląda, cała ta konstrukcja wygląda tak. To jest taka tablica, tutaj jest ta podstawka, to jest bardzo mało miejsca, żeby to tutaj wszystko się, wiecie, zmieściło, bo to jest bardzo wąskie. To powinno być moim zdaniem grubsze, żeby te części, które mają tutaj rzeczywiście wejść, bo tutaj są takie szczeliny, nie? Więc moim zdaniem to powinno być choć trochę grubsze. Chociaż jak to stoi tak na płaskim, no to stoi, nie? Nie przechyla się. Natomiast no, ja to wkleję na heavy body gel. Mam nadzieję, że heavy body gel to utrzyma. Pewnie tak, no bo koniec końców to będzie i tak trochę papieru, nie? Na tym. A te elementy... Ten element główny wchodzi tutaj w tą taką małą przestrzeń. Tak mi się wydawało jeszcze bynajmniej 5 minut temu. Tak.
On wchodzi w tą małą przestrzeń tutaj. No i on teoretycznie ma utrzymać wszystko to, co się dzieje z przodu. I to jest po prostu niemożliwe. No to jest fizyka, tak? On tego nie utrzyma. Więc ja to po prostu przykleję. Po kolei to po prostu jedno do drugiego przykleję. Bo ta część górna, ona jest jakby najmocniejsza i ona się najmocniej będzie tu trzymać. Więc ja myślę, że jak ja to tak przykleję odrobinkę, nie że całe, a potem poprzyklejam te elementy do siebie, no to myślę, że to nie będzie tak źle. Bo ja już nawet myślałam, że to może być tam wklejone w ogóle. To będzie włożone. I to lepiej, że tak powiem, wygląda. I chyba tak zrobię. Tu mam jeden taki element, no, który tutaj, on się składa z tą, on się składa tutaj z tą dynią. Ale to już jest tak grube, że mi to w ogóle tutaj nie pasuje. Więc ja ten najgrubszy element wywalę. A posklejam to sobie po prostu w ten sposób. Tu będzie trochę więcej miejsca, trochę więcej będzie widać tej części dyni, ale to już, że tak powiem, i tak będzie wyklejone, więc w ogóle już mnie to nawet nie denerwuje. Przygotowałam też sobie do wycięcia dynię, żeby je tutaj przykleić, żeby to tak trochę ozdobić też elementami do wycięcia. No i mam przygotowane kwiatki, te takie pomarańczowe, powiedzmy, żółte, ciemnożółte. Przykleję po prostu tutaj, bo one mi tutaj pasują kolorystycznie. Żadnych z tych niebieskich, ani tych takich chyba turkusowych wykorzystać nie mogę, no bo nie pasują zbytnio kolorystycznie, nie? No ale jeszcze zobaczę. Kwiatki są oczywiście od Kaku Art. Znaczy, oczywiście to bym nie przesadzała, bo po raz pierwszy mam kupione kwiatki od Kaku Art, nie licząc tych kwiatków, które gdzieś tam dostajemy w kitach. No dobra, ten film pewnie będzie się składał z dwóch części, bo na jednej to ja nie będę w stanie tego wszystkiego zrobić tak w miarę szybko. Tym bardziej, że potrzebuję czasu, żeby mi też HDF-ka wyschła. Bo wiecie, Heavy Body Gel i mokra farba albo mokre gesso, no to to się nie uda. To się nie uda, więc zacznę od pomalowania tej podstawki i takiego pomalowania, żeby nie wjechać sobie tutaj w te dziurki. Ja wiem, że można wziąć większy pędzel i zrobić to dwa razy szybciej, ale wtedy zamaluję te otwory. Wiem, robiłam to nieraz. Więc nie chcę tego powtarzać. Ostatnio jak robiłam kalendarz taki stojący, to strasznie się namęczyłam, żeby wszystko poprzyklejać, ponieważ właśnie był papier, było mokre gesso, na to przyszedł heavy body gel, a przy okazji zamalowałam sobie te otwory i po prostu potem nie mogłam niczego spasować, więc teraz wezmę mniejszy i pomalutku. Ja nagram pewnie część tego filmu w dzisiejszej inspiracji, a potem drugą część w kolejną środę. No chyba, że to naprawdę będzie mi tak szło rewelacyjnie szybko, że... Ja maluję gessem w jedną stronę. Ja wiem, że to nie jest nic atrakcyjnie ciekawego. Malowanie HDF-ki, ale uwierzcie mi, dobrze jest to. Mimo wszystko gdzieś mi tam to gesso jednak wpadło, więc ja je po prostu wyciągnę sobie. Ok, tak by wyglądała ta podstawka z tej strony.
Ja nie rozwadniam gęsa, pomimo tego, że mam je dosyć gęste, to go nie rozwadniam. I ja też nie lubię pracować w rękawiczkach, więc nie potrafię pracować w rękawiczkach i nie lubię tego robić, więc nie wygłupiam się i nie nakładam tych rękawiczek. Dobra, teraz ta ramka. Ta ramka będzie przyklejona na górę, więc dobrze jest ją pomalować z jednej strony i w środku, żeby było ładnie, tak, żeby było spójnie. Bo HDF-ka jest brązowa na zewnątrz, więc jak już ją pomalujemy na czarno, to dobrze ją też jest w środku na czarno pomalować. No tutaj trudno mówić o tym, że malujemy w jedną stronę, bo ona jest tak malutka, tak wąska, że niekoniecznie w tą jedną stronę się da. No ale ja sobie też potem poprawiam tą HDF-kę, tak żeby jednak te linie pędzla szły w jedną stronę, nie? Ta HDF-ka jest tutaj, jak widzicie, niekompletna, ale to nie znaczy, że ona jest połamana, wręcz przeciwnie. Tak ma być, bo ona tam wejdzie, ta ramka, w część tej stojącej dużej dynki i tak ją opatuli dookoła, więc jak najbardziej dobrze, że tutaj to jest tak pomyślane przez kreatywną, że ładnie zejdzie dookoła. Ok, tutaj też te boki w środku, na tych wypustkach, na zewnątrz. Szczególnie staram się, żeby na zewnątrz było dobrze pomalowane, żeby nie było widać tego brązowego od HDF-ki, czyli koloru po prostu wypalonej HDF-ki. Jeszcze mam. Myślę, że jest nieźle. Jak gdzieś zauważę jeszcze jakieś niedociągnięcie czy niedomalowanie, to zawsze mogę to jeszcze potem domalować. No i teraz ostatni element. To już jest suche. Ostatni element i ten element będzie pomalowany z obu stron czarnym gesso. Jeśli słyszeliście teraz jakiś atak wariactwa, to było kichanie mojego syna. Zamknięte drzwi, siedzę w innym pokoju, ale to zawsze się niesie. A mało jest takich sytuacji, że jestem kompletnie sama w domu i mogę w takiej zupełnej nieciszy nagrywać, to wiadomo. Sobie. Już i tak opaćkałam całą tą podstawkę, więc nie ma co tam się wygłupiać i po prostu będę to sobie całe malować. Tutaj na dole nie muszę mieć tego pomalowanego, dlatego że to będzie wyklejone. Ja jednak chcę dużo elementów wykleić. Tutaj na tej czarnej części, tej, którą właśnie maluję, też będzie przyklejony papier oczywiście. A może nawet nie przyklejony, tylko wsunięty z takim małym, wiecie, z wykrojnika czy tam z dziurkacza wyciętym tagiem, żeby było wiadomo, że tam trzeba coś podnieść czy wyjąć. Ok, ta strona jest pomalowana i nawet ładnie wyszło. Teraz boki. Chyba pierwszy raz robię taką pracę mediową z Wami na filmie. Przeważnie jest to u mnie film,
już z nagraną pracą, tylko pokazuję Wam efekt końcowy. Pędzel, który ja nie jestem specjalistką, wiecie, od malowania ani od mediów, nie? To żeby tam ktoś sobie nie myślał, że ja tutaj próbuję kogokolwiek czegokolwiek nauczyć. Nie. Ja po prostu pokazuję, jak ja pracuję z takimi rzeczami, jeśli z nimi akurat w danym momencie pracuję, a jak wiadomo, lubię media i często z mediami pracuję, ale bardzo często ja po prostu, jak to się nazywa, eksperymentuję. No bo ja nie jestem specjalistką, nie? Tata. Kilka warsztatów nie czyni z nas eksperta. Okej, tu sobie trochę wjechałam, bo nie wiem, jak tam ten papier się wytnie. Może będę chciała z ramką. No to dobrze by było, żeby było trochę tego czarnego widać. No i tutaj wszystkie te boki od przodu i od tyłu. Żeby już było ładnie i spójnie. Nie jest to takie proste. Oczywiście. Żeby tym pędzlem wszędzie wjechać. Ale niedomalowana HDF-ka wygląda bardzo źle. Więc jeśli już się za nią bierzecie, to naprawdę postarajcie się, żeby ona była w każdej części porządnie domalowana, najlepiej w jedną stronę. Trochę za dużo jest tego gesta. Tu widać ewidentnie ruchy pędzla, ale jakby nie przeszkadza mi to, że widać te ruchy pędzla, dlatego że to jest taka, wiecie, szkolna tablica, nie? A szkolna tablica nigdy taka jakaś bardzo równa nie jest i równo pomalowana, tam zawsze na niej widać jakieś takie pociągnięcia, na przykład gąbki, jak się ją wyciera. Ściągam nadmiar gesso zewsząd, bo wiadomo, że z pędzelka to zostaje, więc ściągam sobie ten nadmiar. No i tamtą stronę mam w miarę suchą, oprócz tego tutaj, wiecie, tej zaczepki, zawieszki, czy jak to tam powiedzieć. No i maluję sobie drugą stronę tego brzegu. Nie chcę za bardzo zamalowywać tu, tak? Wręcz właśnie zetrę sobie cały ten nadmiar, jeśli gdzieś tutaj jest, bo to musi wejść w tą dolną część tej podstawki, więc wiecie, no dobrze by było, żeby tego tak kompletnie nie zamalować, bo gesso robi grubość. Gesso robi grubość i potem bardzo trudno włożyć to w tą stawkę. Wiem coś na ten temat. Robię to nie po raz pierwszy. Ok, gesso mogę sobie zamknąć. Nic więcej już nie będę malować. Jeszcze będę malować tego wariata. O, tego właśnie. Tam jeszcze jest mokre z tamtej strony. To będzie ten wariat na ten ogonek od dynki, tak? Wszędzie, po bokach też. Z tyłu nie musi być pomalowany. Odłożę go sobie. Odłożę go sobie tutaj na boczek. To mogę już odłożyć na bok, ten pędzel do wody. No i teraz
trzeba tutaj troszeczkę posprzątać. Gesso to produkt wodny, to wszyscy wiedzą, więc dopóki jeszcze tak nie zaschnie maksymalnie, no to wiadomo, że bardzo łatwo go zetrzeć, a jak zaschnie maksymalnie, to trzeba po prostu wziąć więcej mokrych chusteczek albo więcej wody i elegancko wszystko się ściera. Ostatnio na live'ie u Tosi chyba była mowa o tym, że w Akrzonie pojawiły się te szklane tablice, tylko one są mniejsze. Te nasze Tonic Studio to one są na jakieś 50 cm na 35 cm, czyli to jest duża tablica, natomiast tamte są mniejsze. Tylko nie wiem o ile mniejsze, ale dziewczyny mówiły, że mniejsze. Więc jeśli ktoś ma w swoim mieście Akrzon i może tą tablicę gdzieś dorwać, to ja bardzo, ale to bardzo, ale bardzo, bardzo, bardzo serdecznie ją polecam. Jak widzicie, 5 sekund, wszystko czyste, nic się nie lepi, nie przykleja do tego. Na tym się bardzo dobrze pracuje z farbami, z woskami. No z każdym medium po prostu, bo wszystko z tej tablicy elegancko schodzi, więc wiecie, no naprawdę warto ją mieć, jeśli się lubi farby, jeśli się lubi media, a nawet jeśli się tego nie lubi, to na niej się po prostu dobrze pracuje, naprawdę, dobrze się na niej pracuje. Ok, teraz chciałabym pomalować to na pomarańczowo i na czerwono, więc wezmę sobie farbę czerwoną i żółtą i ją po prostu pomieszam. Tylko może wytrę lepiej pędzel, nie? Tym pędzlem też dotykałam do pewnego gesta, więc nie chcę mieć, wiecie, pobrudzonego. Mam oczywiście więcej pędzelków, no ale jak już wyjęłam, to już mam. Ok. I teraz z części tej farby zrobię sobie pomarańcz. Jeszcze nie było u mnie, nie? Żebym ja sobie farbę mieszała. Tylko chciałabym taki ten pomarańcz ładny. Nie wiem, czy tak umiem. Teraz już mam ładny, moim zdaniem. Teraz to mam brudny. Nie jestem specjalistką od mieszania farb. Zdecydowanie nie jestem. Te farby, które tutaj widzicie, to są zwykłe farby kupione. Nie wiem, czy nie powinnam tego najpierw białym gessem pociągnąć, ale już no trudno. Zaczęłam, to już nie będę kombinować. Nie ze dwie albo i trzy warstwy będą potrzebne tutaj. Ten ciemniejszy zdecydowanie lepiej pasuje. No i teraz tutaj ta dynka ma takie szczeliny i ja bym oczywiście nie chciała tych szczelin stracić, tak? To wiadomo, ja sobie tą farbę stamtąd za chwilę wytargam. Okej. Okay.
Nie chciałabym tego właśnie stracić tutaj. A przy tym malowaniu, no to wiadomo, że zawsze ten pędzel nam się gdzieś tam omsknie. Ale z drugiej strony chcę, żeby te szczeliny w środku też były zamalowane na pomarańczowo, żeby tak nie rzucał się w oczy ten ciemny kolor samej HDF-ki, tak? Okej. To damy temu teraz troszkę wyschnąć. Ja to po prostu tutaj odsunę trochę na bok i potraktuję nagrzewnicą. Tak to wygląda. Jeszcze raz to przemaluję. Zmieniłam trochę pędzel na taki bardziej płaski. Żeby nie powiedzieć inaczej, to on mi taki wyszedł troszkę sraczkowaty, ten pomarańcz, ale nie mam oryginalnie pomarańczowej farby, więc no wiecie, i wy wiecie, jakie jest moje powiedzenie, nie? Jeśli nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Tu jeszcze masz na sobie te boki, bo ewidentnie tu jeszcze potrzebujemy pomalować. Już tutaj na dole to jest najmniejszy problem. Bardziej chodzi mi o górę. Mam nadzieję, że po pierwsze nie wkładam głowy w kamerę, a po drugie nie uciekam za bardzo z kadru, ale to malowanie w powietrzu to nie jest bardzo prosta sprawa, powiem szczerze. No, teraz tym pędzlem płaskim to dużo lepiej ta HDF-ka wygląda. I teraz od razu sobie tutaj trochę wezmę więcej tego czerwonego. Bardzo ładny jest ten czerwony. I tak sobie tutaj trochę ubrudzę dół. Boję się, boję się, że pędzel jest za gruby, bo chciałabym tak tutaj, wiecie, trochę przesmarować, żeby ona nie była taka jednolita, nie? No bo jak wiadomo, dynia nigdy nie jest tylko pomarańczowa. Szczególnie już taka dojrzała dynia, nie? No dobra. Czeka mnie jeszcze do zrobienia dynia ta wielka, taka z rozdziałów z Kasią Kędzierską. Oszalała kobieta. Taką wielką tą. To sobie to dociągnę do góry, ponieważ tutaj będzie ten, wiecie co, nie? Ten czarny oszołom, czyli ogonek. Boże, nie mogę się wysłonić. No dobra, tak to zostawię już. No moim zdaniem gitara. Chociaż do malowania to ja się ewidentnie nie nadaję za bardzo. I teraz jeszcze potrzebuję tutaj odrobinkę tego czarnego gesso.
traci suchy pędzel, tym lepiej. Bo ten ogonek też bym chciała, żeby był czarny. I gra. Jedynka jest ta z pierwszej strony gazet gotowa. Teraz mogę znowu posprzątać tym razem farbę i wziąć się już w czystych warunkach do pracy z papierem. Nie wiem, czy nie będę musiała pójść umyć rąk, bo farby akrylowe to jednak nie jest taki łatwy produkt jak gesso. Do starcia z maty jak najbardziej, tak? Z tej maty szklanej to naprawdę nie ma absolutnie żadnego problemu. Tu się elegancko, tu wszystko wyciera. Nawet jeśli coś nie miało być nigdy dotknięte żółtą i czerwoną farbą, a jest, to też. Tu wyszło tak, to jeszcze nie do końca jest suche. Zdecydowanie jest jeszcze nie do końca suche. Więc jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszkę muszę zaczekać z tym największym elementem. Dopatrzyłam się też, że nie wszędzie dobrze mi się pomalowała ta HDF-ka. Zastanawiać się to nie, bo już się zastanowiłam. Jak poobklejam te elementy. I teraz ten największy chciałabym, żeby był oklejony tym czerwonym, tak? Czyli wiecie, ołóweczek. Obawiam się, że praca z czarnym gessem to jeszcze nas czeka, bo pomyślałam sobie teraz, że boki tych HDF-ek wszystkich są brązowe. Więc nie wiem, czy jeszcze po prostu nie pomaluję wszystkich tych elementów na czarno. Ale wiecie, boków, nie? No dobra, no to wycinam. Najpierw wytnę sobie tak, żeby jak najłatwiej było mi i żeby jak najmniej papieru stracić. Dobra, ta część będzie czerwona. To będzie ta część. Teraz ta część chciałam, żeby była taka, ale już mi się widzę, że nie zmieść. No, nie zmieści mi się. Musiałaby być cała żółta albo brązowa, to nie chcemy. Ale to mi się zmieści, to też się nie zmieści w całości. Ale to się zmieści, prawda? Tak, to się zmieści elegancko. Więc teraz to obrysowujemy. I to już nie jest takie trudne. Natomiast tu jest to coś, nie? Nie wiem, czy mi tam doszedł ołówek. Ale ja bym chciała, żeby to było... Doszedł. Ja bym chciała, żeby to było rozcięte, żeby tutaj ta szczelina została. Czyli teraz wycinam sobie ten element. Też dosyć blisko ołówka. Po pierwsze lepiej się wycina, a po drugie zostaje papier. Teraz ta część to będą te dynie. Tylko ja bym chciała, żeby to było. Trochę musi być słoneczników. Trochę obetniemy tą dynkę tu.
ale to nic nie szkodzi. To też można odciąć. Ja tutaj tego ołówka to nie żałuję. Ja przyciskam mocno. Ja go i tak zetnę, ale chyba nie chcę, żeby tutaj jakaś wielka terrorystyczna rama mi wychodziła z tego. To odkleję pomarańczowym. Może nawet tym pomarańczowo-żółtym. Może tym takim żółtym. Czy to będzie coś widać? Czy to coś zmieni? No zdecydowanie zmieni. Weźmiemy ten żółciutki. Wiecie, że ja nawet dzisiaj do tej pracy ubrałam fartuch, taki, mam taki fartuch, dostałam na warsztacie u Sylwii Ceboli. U Sylwii Ceboli byłam na warsztacie mediowym i dostałam warsztat z IT Dekolety. Co ja gadam? Na warsztacie u Sylwii dostałam fartuch z IT Decollection. I to nie jest ten fizelinowy taki fartuch, tylko ten taki porządny, materiałowy, taki wiecie, grubiutki. No, piękny jest, bardzo mi się podoba. No dobra, no to zaczynamy zabawę z wycinaniem. Zobaczymy, jak to pójdzie. To nie są małe elemenciki. Oczywiście, że muszą być wycięte równo, tak? Dlatego, że te elementy mają sporo takich tych, wiecie, falbanek, jak ja to mówię. One nie są proste. Tutaj gdzieś jest zakrzywione, tutaj jest wygięte, tutaj jest jakaś taka falbaneczka. Więc do... No bo taki jest kształt, tak? Dynia nie jest ani prostokątna, ani kwadratowa, więc no... Trudno by było, żebyśmy tak wycinały papier. No dlatego teraz sobie elegancko... W warsztatach nie wiem, że ja ciągle o tym samym gadam, ale ja naprawdę bardzo, 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 bardzo polecam Wam rozdziały z Kasią Kędzierską. To są prace mediowe. Tak, to są prace mediowe. Tam z prac niemediowych to był przepiśnik, którego okładka już była mediowa. Także no. Ja mam tutaj wszystko dobrze, tak. Mam tu wszystko dobrze. Tu mam za grubo z jakiegoś powodu. Tu mam z jakiegoś powodu za grubo. Ale tu widzę, że nie mam do końca ściętego ołówka. Więc to są prace mediowe. Z wykorzystaniem mediów. Niektóre media musicie po prostu mieć, takie jak Gesso czy Heavy Body Gel, jakiś taki mocniejszy klej. Ale generalnie, jeśli jesteście zainteresowane mediami i pracą z mediami i wiecie, z przenikaniem się kolorów i z różnymi takimi fajnymi technikami wybielania, techniki suchego pędzla, mokrego pędzla, co warto z czym łączyć, czego nie warto kupować i nie wydawać pieniędzy, a co jest fajne i warte wydanych pieniędzy, no to Kasia o tym wszystkim mówi. Więc naprawdę warto na tych warsztatach u niej być. No i teraz wiecie, czego nie mam tutaj, nie? No, nie mam kleju. Nie mam kleju, więc muszę użyć
wody, którego też za bardzo już w tym pudełku nie ma. Więc warto na tych warsztatach się do Kasi zapisać. Teraz one już się kończą w tym roku, ta edycja kończy się. Ostatnie to są chyba te ogłoszone teraz przedwczoraj, jeśli się nie mylę, albo wczoraj, dotyczące rozdziałów świątecznych. I one będą robione w listopadzie i w grudniu. No a potem jest w styczniu przerwa i warsztaty, rozdziały wracają w lutym. I ja Wam powiem, że ja już wiem, że na pewno w przyszłym roku też będę brała udział w tych warsztatach. Tym razem kupię sobie 3-miesięczny dostęp, bo potem dwa razy już zapłaciłam za jeden. Oczywiście Kasia tego pilnuje, także tam wiecie, to nie ma strachu, nie? Jak dwa razy zapłacisz za ten sam warsztat, to nie ma żadnego strachu, ale co? Ale 3-miesięczny będzie bardziej, w tym 3-miesięcznym będę bardziej spokojna, że nie zapomnę kupić nowego dostępu. Heavy body to ja sobie od razu wycieram z maty, jakby nie chcę za bardzo ryzykować. Nie wiem, czy on wyschnie na amen, tak jak wysycha zwykle w pracach, czy nie, ale nie chciałabym tego sprawdzić na swojej macie. No i jak widzicie, pierwszy element mam wycięty i przyklejony, a w pogotowiu mam przygotowany pilniczek. I jak wyschnie mi już wszystko, to, ale jak wyschnie, tak? Dajmy temu wyschnąć. To wtedy delikatnie papier się tutaj spiłuje, tak żeby było widać wszystkie te zakrzywienia i żeby on nie wystawał tutaj nigdzie spod spodu. Te takie większe elementy to można oczywiście nożyczkami ściąć, nie? Tym bardziej, że tutaj nie było heavy body na papierze, więc nic naszym nożyczkom nie zrobi. A będzie ładnie, ale nie będzie widać wtedy, jak spiłujemy, to nie będzie widać tych takich, wiecie, zębów od nożyczek, nie? Bo ja tego nie lubię tego. No dobra, to mamy następną kompozycję dniową, więc ją tutaj ładnie wytniemy. Mało tu widać, chociaż mam i odsłonięte okno tu z prawej mojej strony i z lewej ustawioną lampę, to jakoś tak za mało ten ołówek widzę. Ale no nie jest tak, że go w ogóle nie widzę, nie? No coś tam widzę jeszcze. No i tak sobie wycinamy i oklejamy. A wracając do rozdziałów, no to jeśli, tak jak powiedziałam, jeśli jesteście zainteresowani pracą z mediami, to bardzo serdecznie Katarzynę polecam, bo ona wie, co robi. No i elegancko. To też już mogę przykleić. Mam naprawdę, naprawdę końcówkę tego heavy. Jakoś nie chce mi się tutaj za bardzo bawić pędzelkiem. Jest bardzo mocny preparat klejący. Mówią, że jak skleisz na heavy body, to już zapomnij, że to odkleisz. Okej. Okay. Jest to też medium, które nie wysycha natychmiast, tak? Ono też daje chwilę na wyschnięcie. Będziemy używać bardzo dużo heavy body gelu, żelu. Jak będziemy robić okładkę do art journala, bo tam no, wszystkie elementy będą przyklejone na heavy body.
gdyż klej ten introligatorski, on nie złapie tak dobrze i szybko przede wszystkim, bo dobrze to złapie wyciski, tak na przykład, nie? To dobrze złapie i on będzie trzymał, ale to chodzi o to, żeby to w miarę szybko zostało załapane, nie? No to heavy jest w tym dobry. Tu patrzę, że... A nie. No, nie, może nie, nie. Zetrę to potem pilniczkiem. Teraz ta część wejdzie w podstawkę. Więc tu muszę pamiętać, żeby do końca nie doklejać tego papieru, żeby go troszeczkę ściąć. Ale najpierw wytnę tak, jak jest ołówek, a dopiero potem zobaczę, gdzie jest to miejsce, które wchodzi dokładnie w tą podstawkę i tam odetnę z tego papier. No oczywiście z tego samego powodu, dla którego nie zamalowywałam tych otworów i wyciągałam stamtąd gesso, tak? Żeby nie robić niepotrzebnej dodatkowej grubości, bo potem to nie pasuje po prostu, no to jest oczywiste, nie? Przekonałam się o tym, że to potem nie pasuje przy malowaniu fortepianu, przy robieniu kalendarza, więc już teraz jestem o te parę milikroków mądrzejsza z tym z oklejaniem HDF-ki. Nie cierpię tylko oklejania, ja wiecie, że ja nie mam przestrzennego widzenia, nie? I teraz tutaj ta HDF-ka, no to ona jest po prostu płaska, tak? Tutaj nie ma, wiecie, nie ma takiego elementu, że trzeba przekładać z prawą na lewą papier, żeby wiedzieć, jak to dobrze ze sobą spasować i tak dalej. Więc no to nie jest żaden rock and science. Natomiast jeśli chodzi o takie HDF-ki, w których trzeba przewracać papier, bo one mają z jednej strony i z drugiej strony, albo jakaś kartka w lustrzanym odbiciu, to dla mnie to jest mega trudne, bo ja po prostu nie mam przestrzennego widzenia. I to jest dla mnie naprawdę, naprawdę trudne. I to będzie ten pasek, który ja muszę ściąć. I to będzie... mniej więcej tak. Patrzmy, czy nie potrzeba więcej tego ściąć. Nie, myślę, że nie potrzeba. Może jednak potrzeba. Może jednak potrzeba. No niemożliwe, że mogłam to spasować, gdy to było tak dobrze spasowane, a teraz już znowu nie mogę tego włożyć. No. Dosłownie tyle. Ja wiem, że mam okropnie brudny paznokieć, więc tyle, dosłownie tyle. 3 mm wchodzi tutaj w tą podstawkę. To jest naprawdę. No nie mam tu gesso nigdzie. Jak czasami za mocno gdzieś tam, wiecie, mam to gesso, ale tu nie mam, bo od razu się HDF-ka kruszy, więc nie mam tu za grosz gessa nigdzie. Tym razem zrobiłam dobrze.
Więc tylko tyle ta HDF-ka wejdzie tutaj, więc no tu trzeba będzie sprawić, że sporo tego gessa tu będzie, heavy body będzie potrzebne, coś mi się tak zdaje. To jeszcze próbuję spasować, żeby ja to i tak wypiłuję potem oczywiście, ale chciałabym też, żeby mieć od razu pewność, że to będzie dobrze potem przyklejone, bo najgorzej, jak potem nie można tego spasować, to jest naprawdę takie frustrujące. Ja pamiętam, jak robiłam skarbonkę. Skarbonka była ze sklepiku Gosi. I ja tam po prostu zamalowałam sobie dwa miejsca, a potem nagle doszłam do wniosku, że nie chcę tego wszystkiego malować, chcę to okleić. I najpierw to wszystko okleiłam, bardzo, że tak powiem, namiętnie to oklejałam. A potem wycinałam takie maleńkie otworki wszędzie, nie? Bo za dużo namiętności włożyłam w oklejanie tego. Nie wiem, czy mnie YouTube nie zbanuje ze słowem. No mam nadzieję, że nie. W końcu to nie jest żadne nie wulgarne słowo, więc nie jest to żadne wulgarne słowo, więc mam nadzieję, że nie. Dobra, tak będziesz. O niebo, szybciej, jak ja to zrobię palcem. I palcem też mogę sobie przycisnąć mocniej sprowadzając to żel medium, w sensie cieńszą warstwą, tak, niż pędzelkiem. Oczywiście ten pędzelek, pomimo tego, że zostanie wymoczony w wodzie, jest generalnie do wyrzucenia, chyba że ktoś ma rozpuszczalnik, no to rozpuszczalnikiem wtedy da się wyczyścić i pokonać żel medium, ale generalnie tu mi się zrobił taki farfocel i tu jeszcze mi wlazło do środka to żel medium tego. Nie chcemy, żeby nam tutaj w tą dziureczkę cokolwiek wlazło, bo tam ma być ta przestrzeń. Od razu na mokro, to czego byście w tym żel medium nie umoczyli, no to na mokro da się zaraz zetrzeć, tak? Tylko trzeba to robić szybko. Nie można czekać z tym, dlatego że nawet żel medium przyklejone do palców schodzi razem z naskórkiem, więc nie, że tam całą skórę zrywa od razu, ale pierwszą część, pierwszą warstwę skóry potrafi ściągnąć. Ok, to jest wszystko dobrze. Tu patrzę, że w dwóch miejscach widać ołówek, ale to, jak powiedziałam, będziemy piłować, więc nie potrzebuję tutaj się zamartwiać tym ołówkiem. No i jest git. Jest git. No i teraz zostanie nam ostatnia część do wycięcia i to będzie chyba też ostatnia część tego filmu. Ponieważ już jest godzina, więc postaram się w drugiej części filmu pokazać Wam, jak to zostało poskładane wszystko razem. Jak ja to mówię, zusammen do kupy. Umyję przy okazji ręce i wrócę do Was już z czymś.
czystymi ławkami na dalszą część. Mam nadzieję, że taka praca wykonana od początku do końca na filmie Wam się spodoba i że film się poniesie, bo ostatnimi czasy to słabo z tymi wyświetleniami coś idzie. Człowiek by pomyślał, że jak nagrywał w bardzo złej jakości i miał po 300-500 odsłonięć, od wyświetleń, to jak zaczął nagrywać w dobrej jakości, to będzie miał po 1000, no i nic bardziej mylnego. Dawno już nie przekroczyłam setki z wyświetleniami, a co dopiero marzyć o 300. Ale przybywa nam osób subskrybujących. Wynik we wrześniu zrobiliśmy naprawdę dobry. 29 osób nowych przyszło na kanał. I są to osoby, które nie są martwymi duszami, bo tam widzę, że zasubskrybowały dziewczyny i zostawiają komentarze, tak? Także no, to się bardzo, bardzo chwali. Uprasza się też osoby, które już w dalszej przeszłości subskrybowały kanał do zostawiania komentarzy, a nie tylko nowe osoby. Ok, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. I to też będzie wyglądać dobrze. Tu został ołówek trochę. I bardzo świetnie to wygląda, moim zdaniem. No dobra, to przyklejamy ostatnią część. Sprawdzimy, czy powysychały HDF-ki. Te, które były malowane. I zapraszam za tydzień na część drugą. Będziemy dokańczać. Ja oczywiście skończę to dzisiaj, nie? To jest oczywiste, ale film nie może trwać 2 godzin, bo w ogóle nie będzie miał wyświetleń, nikt go nie będzie przez 2 godziny oglądał, więc bez sensu to jest. Już to wiemy. Więc podzielimy na 2 i Wy odpoczniecie. Ja ręce umyję. Szczególnie z tego heavy. Ja myślę, że jeszcze sobie coś tam... Znaczy dzisiaj na pewno to skończę i wtedy będę obrabiać filmy, bo nie mam za wiele czasu. Natomiast powiem tylko, że w piątek zapraszam na Art Journal. Oczywiście to jest tylko prezentacja, nie robienie Art Journalu. Natomiast za tydzień w środę będzie 2 część tej HDF-ki, którą dzisiaj robimy, tak? W następną środę dokończymy album, ten harmonijkowy, też jesienny, a później w kolejną środę zajmiemy się okładką do Art Journala. Ja ją zostawiam specjalnie, no, mogłabym ją zrobić za tydzień, tak, żeby urozmaicić trochę kanał i nie dawać jednej części i drugiej części tej samej pracy, ale zamówiłam żywicę i zamówiłam, i co zamówiłam, foremki. I chciałam bardzo bym chciała wykorzystać część tych wycisków z tych foremek, które do mnie idą. I to są foremki halloweenowe. Więc nie wiem, czy chciałabym mieć całą okładkę do tego art journala halloweenową. Chociaż ja lubię Halloween i mi to nie przeszkadzają mi tam te elementy halloweenowe. Ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy te elementy są bardzo wypukłe, czy mniej wypukłe. Jeśli są takie, wiecie, jak te, tak? Jak te. Tam powiedzmy, no nie wiem, 3 do 4 mm, no to spoko, to one się na okładkę nadają. Natomiast jeśli to są takie, wiecie, bańki trójwymiarowe, no to się nie nadają na okładkę.
No dlatego właśnie muszę poczekać, aż to przyjdzie. Zobaczyć, jak to wygląda i wtedy zdecyduję, które elementy będą się nadawały do mojej okładki, a które nie. Dobrze, to na dziś po godzinie zrobiłyśmy tyle, że pomalowałyśmy wszystkie elementy, tak? One już są suche, ładnie to nawet wyszło, może nawet nie trzeba będzie drugi raz malować tego tyłu, przód też wyszedł ładnie. Ja to jeszcze potem na koniec pociągnę warniszem odrobinkę. No i teraz tutaj też chciałam, żeby to było oklejone, tak? Do tej wysokości. No dobra, no to jeszcze chwila, tak? Jeszcze to zrobimy razem i już. I już będzie wszystko skończone. Nie widzę teraz, jak to tam jest z tyłu, czy to tam jest dobrze, czy u góry, ale to sobie odetniemy. A jeszcze powiem Wam, jeszcze czuję przy ołówku, że gesso jest mokrawe tutaj na bokach. Tak na bokach HDF-ki. No to jeszcze czuję, że gesso jest mokre. Więc jeszcze dam temu chwilę, niech to jeszcze sobie poleży. No a ja w międzyczasie. O Boże, czy ja to znowu wycięłam źle? Nie, dobrze. Dobrze. No właśnie, widzicie, to jest mój problem z tym, że ja nie mam przestrzennego widzenia, tak? To odwróciłam papier, tak? Odwróciłam HDF-kę, odwróciłam papier, ale już się boję, że jest niedobrze. Bo już mi się to tyle razy zdarzyło, że po prostu. A już nie mam więcej tego papieru, więc będę musiała użyć jakieś inne tło. Niekoniecznie pasujące aż tak bardzo, jak to, które sobie wybrałam. No i w ten sposób też, wykorzystując papier i oklejając HDF-kę jedną i tą samą kolekcją, no to zużywamy te wszystkie ścinki, tak? Dlatego ja odcinam sobie papier odcinam to, co jest odrysowane od reszty papieru, tak, żeby nie przeciąć go gdzieś w jakimś miejscu, w którym będę potem żałować, że go odcięłam. I nie będę go mogła wykorzystać do oklejenia jakiegoś innego elementu. Dlatego ja to po prostu elegancko odcinam. Teraz jeszcze jak to przyłożę jeszcze raz, to zobaczę, czy ja nie chciałabym mieć czy ja nie chciałabym mieć przypadkiem nieoklejonego tego liścia. Boże, no naprawdę myślałam, że jest źle. To mogę ściąć. Też muszę trochę podnieść do góry, bo to mi musi wejść w tą ramkę, tak? Nie w tą ramkę, tylko w to wycięcie tu. O. Tutaj narysuję, gdzie to mniej więcej chodzi. No, tu już wchodzi dosłownie całe 4 mm. No, ja nie wiem, czy nie oszalejemy z wielu. A, teraz to jak to podniosłam tak bardzo, to tak niekoniecznie, nie? Bo mi teraz nie starczy na boki. Więc to będzie odtąd mniej więcej. Wiecie, co ja teraz robię, nie? Ja teraz próbuję spasować odcięcie papieru. Od tego dołu. Tak, nie odetnę bardzo dużo, ale trochę muszę odciąć, bo inaczej nie wejdzie mi to w ten
tą szczelinę. Nie mogę się wysłowić. Sprawdźmy, jak to mówi, jak to mówi Scrap Queen. Check, 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 check. Always check. I ja też to mówię. Check, 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 always check. No mniej więcej. Jeszcze trochę. Wolę to obciąć bardziej niż mniej. Trochę za daleko pojechałam w tym miejscu, ale w tym mogę jeszcze zdecydowanie dociąć. Co też uczynię. Tak tam będzie przyklejony ta druga część, więc tutaj nic nie będzie widać. Teraz szkoda jest mi tego liścia tutaj, wiecie. Naprawdę szkoda jest mi tego liścia. Drogie dzieci, nie uczcie się tego od pani. Tak, to jeszcze nie wycinałam. No okej. No ale teraz znowu muszę użyć czarnego gessa, tak? Tu jest prosto, to można odciąć. Nic mi nie wystaje. Wszystko jest elegancko. Tu mogę troszkę podnieść do góry, żeby bardziej to przykleić. Bardziej to zasłonić w sensie. Jeszcze raz to muszę zobaczyć. To by było. Nie, tak nisko. Nie. Po prostu bardzo ładny i szkoda by go było całego zakleić, więc lepiej pokombinować z tym papierem i go tutaj, wiecie, tak spasować, żeby tego listka nie zakleić. I teraz tak, przemaluję to jeszcze czarnym gessem, a potem psiknę zielonym i zobaczę, jak to będzie wyglądało. No jak będzie wyglądało źle, no to ewentualnie to zamaluję na czarno po prostu i będzie już dobrze. Okej, no to umówimy się tak, że na dzisiaj to wszystko. Mamy powycinane, spasowane, pomalowane. Teraz będziemy to tylko razem do kupy sklejać. Przyniosę też, mam nawet tutaj jeszcze wosk królewskie złoto. Nie mam niestety pomarańczowego wosku, ale mam taki... Nie, to jest żółty. Ale mam taki, o taki. To jest metal brąz. I on moim zdaniem też będzie bardzo ładnie wyglądał z tymi brązowymi elementami. Dobra, to do zobaczenia. Życzę Wam dobrej reszty dnia. Idę myć ręce i widzimy się za tydzień w środę.
Papatki.